inspektor Maj, komendant główny policji, mówi o tym, że zostało zaoszczędzonych 150 etatów i że reforma policji idzie raczej w kierunku takich oszczędności i następnie przekazywania tych etatów do wojewódzkich komend, że tam, gdzie rzeczywiście są te potrzeby, te etaty będą. Czy to wszystko, czego dotyczyć ma cała ta nowela do ustawy o policji, czy jest jeszcze więcej ważnych takich punktów? Nie, to nie jest sprawa, która wymaga zmian w przepisach. To jest nasza zapowiedź, czy realizacja naszej zapowiedzi Prawa i Sprawiedliwości sprzed wyborów i potrzeba odnotowywana od dawna, żeby odchudzić struktury centralne, Komendę Główną Policji, to jest duża struktura, za duża zdecydowanie, i przekazać możliwe etaty w ten sposób zaoszczędzone do struktur niższego szczebla. I nowy komendant, pan inspektor Maj, już na wstępie stwierdził, że około 150 etatów można rzeczywiście z Komendy Głównej zabrać bez szkody dla niej i przesunąć do niższych struktur, ale to nie jest wszystko, to jest początek. Z kontaktów, z rozmów wiem, że te analizy są pogłębiane i być może tych etatów będzie więcej. Ale to jest jedyna sprawa. Natomiast jeżeli chodzi o... I to w zasadzie tak naprawdę jest pewien wycinek, no, bardzo niewielki, choć ważny. Ale jeżeli chodzi o konieczne zmiany, no to oczywiście jest ich dużo więcej. Przede wszystkim przystępujemy teraz do przygotowania mapy zagrożeń. Chcemy taką mapę zagrożeń, jak kiedyś została sporządzona za prezydentury świętej pamięci profesora Lecha Kaczyńskiego w Warszawie. Ja wtedy byłem burmistrzem Śródmieścia Warszawy. Jak została sporządzona w Warszawie taka mapa zagrożeń i ona bardzo dawała dużo, jeżeli chodzi o działalność prewencyjną, zwłaszcza policji, bo było wiadomo, gdzie występuje jakie zagrożenia i można było lepiej reagować. Ona powstawała i tak będzie z tą mapą ogólnopolską, którą teraz na tamten wzór chcemy stworzyć. Ale na tamten przy konsultacjach, wzór, ale w związku z tym, przy konsultacjach, pani redaktor, społeczne jest bardzo ważne, chcę to dokończyć, przepraszam, że upominam się, jak było możliwe dokończenia zdania, ale przy konsultacjach społecznych, czyli będą dane policyjne przedstawiane na spotkania z mieszkańcami, samorządami i nie tylko, z organizacjami pozarządowymi, z osobami zainteresowanymi w społecznościach lokalnych i będziemy też badali to, co mieszkańcy mają do powiedzenia, bo oni mają też wiedzę i też mają swoje poczucie bezpieczeństwa bądź zagrożenia. Warto to będzie też w tej mapie uwzględnić. I ta mapa, ostatnie zdanie w tej sprawie, będzie dla nas jednym z ważniejszych czynników, jeżeli chodzi o kształtowanie struktur policyjnych w terenie. Dotykamy sprawy zlikwidowanej masy posterunków policji. Poprzednia koalicja PO-PSL z 817 posterunków, jakie w skali kraju zastała w grudniu 2007 roku, zlikwidowała ponad połowę, zostało ich dzisiaj 399. Tam, gdzie będzie to wynikało z potrzeb wynikających właśnie z tej mapy zagrożeń, tam będziemy te posterunki odtwarzać, a być może będziemy tworzyć także tam, gdzie ich nie było. My nie chcemy mechanicznie postępować w tych sprawach kształtowania struktur policyjnych w terenie, tylko reagować na zagrożenia. Przepraszam, to było więcej niż jedno zdanie. Świetnie, że pan wyjaśnił. Panie ministrze, dopytam jeszcze, bo chciałoby się powiedzieć nareszcie. Nareszcie, ponieważ tak w zasadzie sama ze własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że dzielnicowego poznaje się wtedy, kiedy przyjeżdża kamera albo mikrofon, bo w innym wypadku nikt go nie zna. Nie wiadomo nawet do kogo się zwrócić. Czy to, o czym pan minister w tej chwili mówi, o tych punktach, które mogą budzić niepokoje, czy brak zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców, czy one będą jakoś właśnie tak zdiagnozowane precyzyjnie, że w tych miejscach potrzeba, czy przyjęty został jakiś plan, że tam już wiemy, gdzie trzeba to. Chcemy to zrobić właśnie jak najprecyzyjniej, czyli w odniesieniu także do nie tylko ogólnie obszaru, ale do gmin, wsi, a w miastach do osiedli, a nawet ulic. Na ile to będzie możliwe, to chcemy zrobić to bardzo dokładnie. To rozeznanie musi być jak najprecyzyjniejsze, bo wtedy można lepiej reagować. I tu właśnie dzielnicowi będą dla nas bardzo ważnym partnerem. W ogóle chcemy, to też jest element programu Prawa i Sprawiedliwości, tak, wszystko chcemy, co zapowiedzieliśmy, konsekwentnie, z żelazną konsekwencją zrealizować. I jeszcze więcej, mam nadzieję. Właśnie jest to też punkt programu, żeby wzmocnić pozycje dzielnicowe. Chcemy to uczynić.